Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Sport w regionalnej telewizji lubuskiej. Jan Ratajczak, zapraszam. Zielonogórzanie gotowi na Spartę. Faworytem meczu 10. kolejki Enea Ekstraligi jest Falubas, który przy W69 pokonał Wrocławian 51-39. Do tego zwycięstwa żółto-biało-zielonych poprowadził kapitan Piotr Protasiewicz. Był bezbłędny i zdobył komplet punktów. Przypomnijmy jednak, że przed rokiem spotkanie obu drużyn we Wrocławiu było niezwykle wyrównane i zakończyło się podziałem punktów. Przełożony mecz Sparty z Falubasem zostanie rozegrany w dniu mundialowego finału o godzinie 18. Na bieżąco startujemy, trenujemy. Tych zawodów, o ile młodzieżowych, jest bardzo dużo. Nieco mniej mają jazdy seniorzy, no może za wyjątkiem Patryka, który startuje dosyć intensywnie. Sasza Loktajew też jeszcze sporadycznie, trochę ze względu na ten bark, zaczyna się rozkręcać. I to cieszy również dzisiaj na treningu. Będzie także, myślę, że ta krótka przerwa na pewno nie spowodowała tej spadku, a być może w naszym przypadku wpłynie korzystnie, jeśli mówimy o tym tygodniowym takim małym breaku. Ja jestem dobrej myśli przed niedzielnym meczem, ponieważ jedziemy tam jako faworyci i będziemy jechać pełnym składem. Jednak nie lekceważmy wrocławskiej drużyny, bo widać, że zawodnicy tam się rozkręcają i forma Taja Ufindena czy Tomasza Jędrzejaka jest coraz lepsza. Nie mówiąc tu o Troju Bachelorze czy Maćku Janowskim, więc na pewno to nie będzie łatwy mecz. Przede mną jeszcze jutrzejsze zawody w Tarnowie, finał Złotego Kasku. Trochę się tam rozjeżdżę i później będę gotowy, mam nadzieję, że cały zdrowy, jutrzejsze zawody oczywiście przejadę i na niedzielę będę gotowy i będziemy walczyć o 3 punkty, żeby ustabilizować swoją pozycję w tabeli. Jeżeli chodzi o ten poprzedni mecz ligowy w Gorzowie, ta kontuzja już na pewno doleczona już do końca też, także już nie ma tematu w ogóle jakiegokolwiek tutaj kontuzji czy jeszcze godzinnego, a więc jadę tam też z pustą głową, że wszystko ok. Mam też zawody jutro, dzisiaj trening. Będziemy się starać też dopasować te motocykle, to wszystko zrobić tak, żeby było lepiej. Awans Adama Strzelca w Bydgoszczy. Junior Spar Falubazu w eliminacyjnym turnieju młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski zajął 2. miejsce. Joker zdobył 13 punktów i uplasował się tuż za Piotrem Pawlickim. Leszczynianin miał o 1 oczko więcej i został zwycięzcą bydgoskiego turnieju. Do kolejnego etapu rozgrywek awansowała najlepsza 6, w której znaleźli się również Paweł Przedpełski, Krystian Pieszczek, Kacper Gomulski i Szymon Woźniak. Wyszli z domu i zakręcili. Najlepiej zrobili to żużlowcy amatorzy huraganu Zielona Góra, którzy zwyciężyli w promującym speed rower turnieju Nie siedź w domu, kręć z nami. Bracia Chwiałkowscy i spółka zdobyli 64 punkty i tym samym wyprzedzili gospodarze turnieju speed rowerowców z ZKS-u. W zawodach wystąpiła również reprezentacja dziennikarzy. Nieskromnie chciałbym pochwalić naszą drużynę za nieustępliwość w starciu z lepiej przygotowanymi rywalami. Zajęliśmy 3. miejsce. 4. lokata przypadła zespołowi kibiców Falubazu. Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim organizatorom turnieju dziękujemy za sportową rywalizację i dobrą zabawę. W sporcie na dziś to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.